Witam, kochani wieśniacy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest seler korzeniowy. Był stosowany między innymi w starożytnym Egipcie od wielu tysięcy lat. Ceniony przede wszystkim za bogactwo błonnika, bogactwo witamin oraz minerałów. Zrobisz mi pasztet z selera? Co? Z selera? Pasztet? No dobra. No Posiada błonnik, który pomaga regulować pracę jelit, zapobiega zaparciom, a spożywanie selera korzeniowego może również wspomagać eliminację toksyn z naszego organizmu. Z powodzeniem może zastąpić mięso albo może być stosowany jako zamiennik mięsa wśród wegetarian. Selera musimy mieć około pół kilo. Następnie obieramy marcheweczkę. Myślę, że wystarczy jedna, maksymalnie dwie mniejsze. Obieramy cebulkę, najlepiej czerwoną. Przeciskamy czosnek przez praskę. Kroimy seler na drobniejsze kawałeczki, tak aby lepiej było nam zetrzeć go na tarce o grubych oczkach. I seler ścieramy na tarce. Jest to troszkę pracochłonne. Potarty seler wsypujemy do garnka, dodajemy czosnek, ścieramy również wcześniej obrane marchewki, również na grubych oczkach. Kroimy cebulę. Najlepiej w drobną kostkę. I wrzucamy ją do pozostałych warzyw. Opcjonalnie tutaj możecie dodać pomidorka, chili albo słodką paprykę wedle uznania. My tutaj już dodaliśmy resztkę naszych pomidorów. Teraz przyszedł czas na jalapeno. Również siekamy w miarę drobno. I tak prezentuje się całość. Następnie dodajemy masło. Pamiętajcie, jest to dość istotny krok, dlatego że witaminy wchłaniają się w tłuszczach. Następnie dodajemy czosnek. Dodatkowo dajemy pietruszkę. I zalewamy wszystko odrobiną wody. Gotujemy aż do uzyskania miękkiej konsystencji. W międzyczasie upiekliśmy sobie też chleb,
bo taki pasztet smakuje najlepiej na świeżej kromce chleba. Po ugotowaniu odsączamy nadmiar wody i dajemy masę w chłodne miejsce do wystudzenia. Po wystudzeniu pasztet doprawiamy solą, pieprzem, papryką wędzoną, jałowcem mielonym, gałką muszkatołową, zielem angielskim mielonym, majerankiem. Dodajemy 2 jajka oraz bułkę tartą. Ona tu jest po to, żeby ta masa się ładnie nam związała. Zresztą tak samo jak jajka. Dobrze wszystko mieszamy. Ilość przypraw oczywiście dowolna i wedle uznania, jak kto lubi. Następnie gnieciemy papier do pieczenia i wykładamy nim prytwankę. Przekładamy naszą powstałą masę do foremki. Dokładnie przyklapujemy. Wygładzamy całą powierzchnię. Pasztet wędruje do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni Celsjusza i pieczemy około godziny. Można później pasztet wyjąć i dopiec go już bez foremki, tak żeby ta skórka była dosyć chrupiąca. Później pasztet musi odpocząć najlepiej przez całą noc, żeby stężał, żeby te wszystkie składniki się przeszły, żeby nasiąkły swoimi aromatami. I tak prezentuje się gotowy pasztet. Tak jak mówię, najlepiej smakuje na zimno, na kanapce z masłem. Może być odrobina keczupu. Polecam zrobić też ten sam przepis, ale w wersji ze śliwką. Wtedy możecie pominąć wszystkie przyprawy i zostawić na przykład tylko sól, czosnek, cebulę, majeranek oraz właśnie śliwkę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.